Paweł Kamiński, jestem lekarzem specjalistą ortopedii, traumatologii narządu ruchu oraz specjalistą w zakresie medycyny sportowej. Proszę Państwa, mamy takie czasy, że coraz więcej podróżujemy. Dobrze, żeby te podróże były przemyślane, żeby nie miały negatywnych skutków zdrowotnych. Przepis prosto z zabiórka na wyprawę motocrossową wynajętym motorem w dalekim świecie. To jest prosty sposób na katastrofę, bo nie da się być ekstremalnie aktywnym przez tydzień albo dwa w roku, a pozostały czas spędzać za biurkiem albo w samochodzie, albo na kanapie przed telewizorem. Jeśli planujemy ekstremalne aktywności sportowe typu motocrossowy, ekstremalny windsurfing, narciarstwo pozazjazdowe, skajty, musimy być do tego przygotowani fizycznie. Nie da się do maratonu przygotować w tydzień, to musi trwać. Oczywiście nie wszyscy mamy tak ambitne cele. Są tacy, którzy tylko w czasie urlopu mają czas na jakąś większą aktywność, no, ale trzeba tą aktywność zaplanować i dostosować do naszych możliwości. Pierwsza rzecz, planując urlop, zastanówmy się, na co nas zdrowotnie stać, na co możemy sobie pozwolić i co wydaje nam się być rozsądne i w zakresie naszych możliwości. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, lepiej te plany ograniczyć i ewentualnie na miejscu, jeśli okaże się, że dajemy radę, że wszystko jest w porządku, zwiększyć to zaangażowanie i zwiększyć obciążenia. No bo proszę pamiętać, że opieka medyczna nie wszędzie wygląda tak jak w Polsce i nie zawsze ma takie standardy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni na ogół. No bo w krajach dalekiego czy Bliskiego Wschodu czy Ameryki Południowej, no opieka medyczna zupełnie odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali albo chcielibyśmy uzyskać, nie wspominając już o krajach afrykańskich. W związku z tym, no przede wszystkim zapobiegać i przede wszystkim nie szkodzić. W związku z tym zadbajmy o siebie i zapobiegnijmy powstaniu ewentualnych urazów bądź nasileniu przewlekłych schorzeń, które mogą nam popsuć urlop. Tak jak wspomniałem, nasza podróż zaczyna się już na etapie planowania i wtedy powinniśmy wybrać aktywności, które będą dla nas odpowiednie. Jeśli mamy problemy z niewydolnością żylną, problemy zatorowo-zakrzepowe, przeszłość w zakresie chorób z tego zakresu, warto jest rozważyć ewentualnie włączenie profilaktyki przeciwzakrzepowej na okres lotu do celu i powrotu. Kolejna sprawa, odpowiednie nawodnienie. Przyjeżdżamy na miejsce, coraz częściej urlop zimowy spędzamy w krajach tropikalnych i mamy przeskok, nawet w warunkach polskiej zimy z temperatury około zera czy minus kilku stopni Celsjusza. Po kilkunastu godzinach lotu lądujemy w miejscu, gdzie jest plus 30 stopni i wilgotność rzędu 80%. Organizm nie ma czasu zaadaptować się tak szybko do takich warunków. W związku z tym musimy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i pamiętać o tym przez cały czas. To, co jest istotne, często w małych ilościach pijemy, ale stale. To nie jest dobre, żeby po kilkunastu godzinach niepicia nagle wypić 3 litry płynu, bo to może się skończyć nawet zaburzeniami elektrolitowymi w ekstremalnych sytuacjach i nawet zgonem, bo bywały i takie przypadki. Co do układu ruchu, no to tak jak wspomniałem, w idealnej sytuacji powinniśmy dbać o naszą aktywność cały rok. No, życie życiem, w związku z tym nie zawsze jest to możliwe. Poświęćmy przynajmniej kilkanaście dni przed wyjazdem na serię ćwiczeń, przede wszystkim rozciągających, ćwiczeń, które przystosują nas do tej większej aktywności. Jeśli nie trenowaliśmy danego sportu przez cały rok, poświęćmy kilkanaście godzin w przynajmniej dwóch tygodniach poprzedzających na wdrożenie ćwiczeń, na przypomnienie sobie pewnych schematów ruchowych. To naprawdę znacząco zmniejsza liczbę kontuzji i niepotrzebnych problemów, które popsują nam urlop. Oczywiście, jeśli mamy wątpliwości, bo być może w naszym stanie zdrowia coś się zmieniło, doszły jakieś nowe problemy, wtedy zawsze warto zasięgnąć opinii i udać się na wizytę, skonsultować to z lekarzem, który może doradzić, ocenić stan zdrowia, no i doradzić, jaka aktywność będzie najlepsza w danym przypadku, bądź też jakie profilaktyczne działania podjąć, póki jest jeszcze czas na to. Zwykłe, podstawowe badanie kliniczne przeprowadzone przez specjalistę może w łatwy sposób, bez żadnych badań dodatkowych, po prostu w efekcie zwykłego badania klinicznego odkryć rzeczy, których pacjent nawet na co dzień nie jest świadomy. Jako specjalista medycyny sportowej spotykam się z sytuacjami, kiedy osoby naprawdę na zaawansowanym poziomie, amatorskim wprawdzie, naprawdę wysokim, trenowały jakąś dyscyplinę i w czasie badań okresowych okazywało się na przykład, że mają uszkodzony staw albo nawet niepełny zakres ruchu w jakimś stawie, czego nie były do końca świadome. To pokazuje, że nawet podstawowe badanie może nam wiele powiedzieć, zgłębić nasze ograniczenia i ewentualnie nauczyć się sposobów kompensowania ich i zapobiegania, czy też pogorszeniu tego stanu, bądź powstaniu nowych uszkodzeń w ich wyniku.
Oczywiście, jeśli w czasie tego badania klinicznego wykryjemy jakieś nieprawidłowości, mamy chociażby dostępne USG, który w tani i nieinwazyjny sposób może zweryfikować nasze podejrzenia. No i ewentualnie wtedy podejmujemy decyzję, czy trzeba tę diagnostykę poszerzać o jakieś badania, które narażają nas już na promieniowanie radiologiczne, czy też wystarczy to badanie kliniczne i USG, żeby zapewnić nam bezpieczne wakacje. Proszę Państwa, w medycynie podstawowym badaniem jest wywiad i badanie kliniczne. Tego często jako pacjenci nie doceniamy, ale proszę nam wierzyć, to jest 90% diagnozy. Pozostałe 10% diagnozy to są tak zwane badania obrazowe i laboratoryjne. Wykonujemy je wtedy, kiedy podejrzewamy jakieś schorzenie, bądź chcemy je wykluczyć. Łatwiej dostępnym badaniem jest badanie ultrasonograficzne. Ma ono tą zaletę, że jest dostępne, absolutnie nieinwazyjnie i nieszkodliwe, bowiem fala ultradźwiękowa jest zupełnie nieszkodliwa dla organizmu ludzkiego. Zresztą badania, diagnostyka za pomocą USG są wykonywane we wczesnej ciąży. Po to właśnie, żeby ją stwierdzić, to jakby potwierdza absolutne bezpieczeństwo tego rodzaju diagnostyki. W zakresie układu ruchu pozwala nam wykryć większość nieprawidłowości tkanek miękkich, czyli wszelkie uszkodzenia więzadeł, wysięgi, krwiaki, przerosty błony maziowej. Ogromną zaletą badania ultrasonograficznego jest to, że jest to badanie dynamiczne. Oznacza to, że pacjenta możemy poddać ruchowi w czasie badania. Możemy w sposób stresowy stwierdzić wydolność, zbadać, sprawdzić wydolność więzadeł. I jest to kolosalna przewaga badania falą ultradźwiękową nad chociażby badaniem rezonansu magnetycznego, które teoretycznie jest bardziej czułe i specyficzne, ale jest badaniem statycznym. W związku z tym nie ocenimy w nim na przykład wydolności więzadła. Bo być może ono w badaniu rezonansu będzie miało jakąś ciągłość, jakąś strukturę, natomiast w badaniu USG okaże się, że ta struktura jest kompletnie niewydolna mechanicznie i mimo, że więzadło jest, to jest tak uszkodzone, że nie spełnia swojej funkcji i na przykład stanowić to może wskazanie do leczenia operacyjnego. W przypadku, kiedy planujemy długą podróż, szczególnie w miejscach o niskim poziomie medycyny, ograniczeniu dostępności do tej medycyny, w zupełnie innym klimacie niż ten, w którym żyjemy na co dzień, warto rozważyć podstawowe badania diagnostyczne laboratoryjne. Mam tu na myśli morfologię, poziom glukozy, poziom sodu i potasu, czyli tzw. jonogram oraz badanie ogólne moczu. Są to elementarne badania, na podstawie których możemy wyciągnąć dużo wniosków o stanie ogólnym naszego zdrowia i ewentualnie w przypadku jakichś nieprawidłowości, które w połączeniu z wywiadem i badaniem klinicznym mogłyby sugerować jakieś poważniejsze schorzenia, daje nam to podstawy do ewentualnego pogłębienia diagnostyki, no ale na pewno są to badania, które warto rozważyć przed daleką podróżą. Nie wiadomo dlaczego, ale zaobserwowano takie zjawisko, że choroby układu kostno-stawowego nasilają się w przypadku gwałtownych zmian pogody. Nie bez przyczyny pacjenci skarżą się na bóle kostno-stawowe głównie w okresie wiosny, jesieni, no bo są to okresy połączone z zmianą wilgotności, gwałtowną zmianą ciśnienia, temperatury. Podobną sytuację możemy spotkać przy podróżach dalekich. W związku z tym warto zainteresować się naszym układem ruchu, dokonać tak zwanego przeglądu, bo być może są leki, które można wdrożyć przed wyjazdem na przykład, które pozwolą nam łagodniej przebyć naszą podróż i cieszyć się urlopem. Poza tym na takiej wizycie możemy też uzyskać informacje, jak sobie pomóc w chwili zaostrzenia, jaki lek zastosować, jaką maść, może czasem zwykły okład z lodu. No ale musimy mieć świadomość, jaki jest problem i jakie są ewentualne możliwości zapobiegania bądź łagodzenia objawów. Urlop wiąże się czasem z nieprzewidywanymi sytuacjami. W przypadku wszelkich urazów, które dotyczą bądź nas, bądź osób postronnych, pamiętajmy przede wszystkim, że niosąc pomoc, zawsze zadbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Jeśli jesteśmy świadkami jakiejś nieprzewidzianej, nagłej sytuacji, przede wszystkim sprawdźmy, czy udzielając pomocy, sami nie narażamy się na jakieś niebezpieczeństwo, bo wtedy poszerzymy problem zamiast przynieść pomoc. Natomiast jeśli uraz dotyczy konkretnie nas, no to tutaj mamy takie kanony w zasadzie medycyny i podstawę, więc przede wszystkim w przypadku wszelkiego rodzaju skręceń czy podejrzeń złamań, odciążmy tą uszkodzoną kończynę, czyli jeśli to jest ręka, to jakiś tęblak w przypadku kończyny dolnej, kule, laski, doraźne usztywnienie za pomocą tego, co jest dostępne, bo wiadomo, że czasem są to zupełnie miejsca różne i musimy sobie radzić za pomocą tego, co mamy. Na pewno okład z lodu, na pewno jakaś maść przeciwzapalna, na pewno jakiś lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, jak zwykły ibuprofen, który powinniśmy wziąć ze sobą na tego rodzaju podróż, bo pomoże nam zarówno w przypadku urazu, jak i jakiejś gorączki o niewyjaśnionej przyczynie. Natomiast jeśli nie mamy żadnych środków medycznych, po prostu
tak jak stoimy, zastała nas jakaś sytuacja. Przede wszystkim zakaz obciążenia uszkodzonej kończyny, w miarę możliwości jej unieruchomienie, no i potem uzyskanie jakiejś bardziej fachowej pomocy osób, które zbadają, diagnozują problem i zaproponują odpowiednie leczenie. W przypadku braku jakichkolwiek medykamentów, opatrunków, bandaży, no musimy sobie radzić jak przysłowiowy MacGyver, czyli podrzeć t-shirt, poznajdywać patyki w okolicy i za pomocą tego sklecić jakąś konstrukcję, która zabezpieczy uszkodzoną kończynę. Proszę Państwa, planując długą podróż odległą, przygotujmy się do niej. Wyjeżdżając na odległe wakacje, zmieniamy przede wszystkim radykalnie tryb życia, środowisko, w którym żyjemy, mam na myśli temperatury, wilgotność. I to w połączeniu ze zmianą aktywności może mieć fatalne konsekwencje dla naszego zdrowia. Warto poświęcić kilka chwil przed wyjazdem na przygotowanie samego siebie, na wizytę u lekarza, jeśli mamy jakieś wątpliwości, wykonanie podstawowych badań. Może nam to pomóc uniknąć wielu problemów, a niejednokrotnie i trwałych konsekwencji zdrowotnych po wakacjach.